Jakim cudem, usiłuję sobie to wyobrazić, bo urodziłem się troszeczkę później. Naprawdę? W samym końcu lat 50. I zastanawiam się, jak w czasach, o których wiemy, że były ponure i że miały taki kolor szary bądź czerwony, w jaki sposób bohema mogła być bohemą? No ja to nawet chyba dość dokładnie opisuję tak od dziewczyńskiej strony. O tym, jak kupowałyśmy koszulki, nie t-shirty, bo tego słowa nie znano, tylko męskie podkoszulki, które farbowano na czarno, wycinano straszliwe dekolty i już było kolorowiej w jakiś sposób. Jak kupowało się materiał na poszewki, szyło się z tego spódnice. Takie właśnie tysiące śmiesznych zabiegów, które już dziewczyny robiło kolorowe, a tam, gdzie są kolorowe dziewczyny, to od razu się robi kolorowej w mieście. Ludzie w różny sposób próbowali, jazz się pojawił. To był kolor w głosie, w muzyce, w dźwięku. I tak zawsze jest, wszędzie i zawsze jest kilka osób, które to właśnie są solą takiego czasu i takiego świata. No, ale mówi pani mną, bo rzeczywiście, no, nazwisko autorki jest identyczne jak nazwisko młodej bohaterki i tej, która się do niej zwraca po latach, ale jednocześnie na początku jest informacja, że to nie jest autobiografia. A są tu pani zdjęcia, pani portrety z tamtego czasu, pani prace plastyczne. Jak czytelnik ma oddzielić światło od ciemności, powiedzmy? No to nie jest światło i ciemność, to jest światło i półcień, bo myślę sobie, że nie ma powodu i potrzeby w tym wypadku pisania takiej ścisłej autobiografii, że to, tego, a tego dnia zdarzyło się to, a to. Dlatego, że właśnie chodzi o to, o czym państwo mówiliście. Chodzi o pokazanie, jak młoda dziewczyna wchodzi w dorosłe życie. I tam jest bardzo dużo ze mnie, ale myślę, że nie ma powodu i potrzeby, żeby to było jeden do jednego. Nawet nie tylko jeśli chodzi o mnie, ale ja mam może taki trochę staroświecki stosunek do opisywania innych ludzi. Tam są jeszcze bardzo ważne przyjaciółki, które otaczają. Są przyjaciółki, są mężczyźni. Ci mężczyźni dzisiaj mają dzieci, może nawet wnuki. Może one nie chcą czytać, co ich dziadek robił w młodości i z kim. Ja o takich rzeczach myślę i dlatego próbowałam tak troszkę... Zamazać? Tak, skonstruować tą biografię, żeby ona była... Bo przecież prawda jest nie w tym, jak się nazywał, jaki kolor włosów miał ten konkretny facet, tylko co się wydarzało między nimi, albo nie wydarzało po prostu. Normalnie uciec, żeby ocalić tą resztkę życia, które w niej było. Zastanawiałam się też, dziewczyna jest atrakcyjna, ale o tym nie zdolna, ale wciąż deprecjonuje siebie. Dlaczego ona to robi? Dlaczego ona ma sobie wybaczać coś? Przecież ona nie powinna mieć sobie niczego do zarzucenia. Bo, no, jest troszkę pod obstrzałem, te listy matki są takie strofujące. Ale taki był ton rozmowy z dziewczynami, z dziećmi, z młodymi ludźmi. Tak się rozmawiało, nie było chwalenia, nie było jakiegoś tak poradzisz sobie. Ja nigdy nie usłyszałam kocham cię od mojej mamy przez całe życie. Jak ja słyszę, jak moi przyjaciele teraz rozmawiałam ze swoimi dziećmi, to po prostu świat, jakiś inny świat się przede mną otwiera. Nie było takiego właśnie mówienia, jesteś dobry, dasz sobie radę, nie przejmuj się. Niczego takiego nie było. Było takie wojskowy dryl w wychowaniu człowieka, dziewczyny, tak samo jak i chłopaka, ale też i faceci, mężczyźni. Nie było takiego stylu, że zobaczcie państwo filmy z tamtych lat. Nikt nie mówi, pani jest piękna, chciałbym różę u pani stóp ścielić. Tam się mówiło, pójdziemy na wódkę, mała. To był zupełnie, ja myślę że zresztą, że to były takie powojenne traumy, które w tych ludziach, w tych mężczyznach też w tym czasie, w tym świecie bardzo dzikim, bardzo gorzkim. 50. lata to były też lata rozrachunku wszystkich ze wszystkimi za czasy wojenne. Później wydarzenia powstanie na Węgrzech jest też tutaj zarysowane. Jak przyszedł ten komunizm, który też nie rozluźniał stosunków międzyludzkich. Dlatego nikt nie powiedział mi ani komplementu, ani że jestem coś warta, ani że dam sobie radę. Powiedzmy jeszcze o jednej sprawie, bo
pojawiają się tutaj nazwiska konkretnych bohaterów, ważnych postaci dla polskiej kultury. Mówiliśmy o Piotrze Skrzyneckim, a ja się chciałam pani dowiedzieć, jaki był Janek Biczecki, bo mało wiemy o nim. Nasze pokolenie. A myślę, że pani akurat trochę wie. Ja trochę wiem, ale może widzowie niekoniecznie. Ale to już z innych czasów późniejszych. No to był mój drugi mąż. Był artystą, reżyserem. Wyreżyserował taką sztukę, niech no tylko zakwitną jabłonię. Był człowiekiem też zagubionym, samotnym. Bardzo ciepłym. Też takim właśnie dzieckiem z wielodzietnej rodziny, który nigdy nie usłyszało dobrego słowa. No i potem jakoś odnaleźliśmy się i spędziliśmy wiele lat za granicą, próbując tam polską kulturę troszkę promować. Mm-hmm. Miała pani duże szczęście do fotografów, bo książka jest ilustrowana fotografiami i pani obrazami, jak rozumiem. Szkoda, że dlaczego te reprodukcje są w czerni i bieli? Mówię o obrazach. A to już wydawca. Tak sobie to tego wymyślił. A te zdjęcia pani, z tym, że akurat jak seksbomba wygląda fantastycznie na wielu z nich. Więc tak, jeśli chodzi o obrazki, akurat te obrazki to jest bardzo śmieszne, bo żeby pokazać, jakie to czasy były, myśmy na przykład nie mieli albumów z reprodukcjami malarstwa jakiegoś europejskiego, no bo nie było. Ale jak się pojawił jeden album z reprodukcjami Picassa, który patyczkiem i tuszem malował takie te swoje byki i dziwne rzeczy, to ja wtedy postanowiłam też tak i dlatego one są czarno-białe. A zdjęcia robił, ja wtedy wygrałam taki konkurs, znaczy później, ale to były te zdjęcia, piękne dziewczęta na ekrany. No ludzie, właśnie paru takich fotografów, grafików, filmowców wymyśliło, że przynajmniej dziewczęta trzeba promować, jeżeli już nic w tym kraju, w tym czasach nie może być promowane. No i poznałam właśnie takich filmowców, którzy robili mi te zdjęcia, czyli zdjęcia były profesjonalne. No i nie dostałam roli w polskim filmie tylko dlatego, że powiedział któryś z reżyserów, że taka czarna, taka egzotyczna nie pasuje do polskich realistycznych filmów tego czasu. No i tak. Dzięki temu urodziła się. Chociaż nierealistyczna. Pisarka urodziła się. Dzięki temu karierę gwiazdy filmowej nie zrobiłam, czego w tej chwili szczerze nie żałuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.